No siemanko, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich lunatyków, ponieważ dzisiaj będziemy sobie odbierać airdrop Luny. Jeśli miałaś Lunę UST w maju podczas tego nieszczęsnego eventu, to należy ci się airdrop. Niestety ten airdrop był zablokowany w vestingu, który będziemy musieli odbierać co jakiś czas, przez kolejne 2 lata chyba, jak dobrze pamiętam. No i został do tego utworzony specjalny interfejs. Do tego możemy jeszcze sprawdzić, czy zakwalifikowaliśmy się na ten airdrop na innych sieciach. Więc tym właśnie dzisiaj się zajmiemy, a więc zapraszam na intro! No i elegancko tutaj możemy teraz przejść. Na Medium mamy właśnie taki artykuł i tutaj mamy stronę podpiętą, gdzie możemy sobie claimować właśnie ten airdrop. Strona to jest phoenix-airdrop.terra.money. Oczywiście będzie w opisie. Tutaj podpinamy się naszym portfelem. Select wallet. Ja mam akurat Terra Station, ale zobaczcie na to. Możemy się tutaj podpiąć Keplerem, więc jeśli mieliśmy Lunę na przykład na kosmosie, to również możemy tutaj, o, wybieramy sobie, tutaj akurat jest dostępna tylko kawa, ale możliwe, że dołączą później inne sieci również. Jeśli chodzi o MetaMaska, to tutaj mamy trochę więcej. Więc jeśli mieliście na przykład Lunę na Binance Smart Chain, to można tutaj sobie to sprawdzić i możliwe, że możecie sobie odebrać jakiś airdrop. Ja akurat sprawdzam tylko na Terra Station, ponieważ nie miałem wtedy Luny na żadnym innym łańcuchu. Dobra, wbijamy sobie tutaj. Tak jest. No i tak jak widać, mam tutaj do odebrania 8 sztuk, więc klikamy Claim Airdrop. Tutaj do tego mamy informację, że musi to być nowy portfel bez żadnych wcześniejszych transakcji. Ale jaja, muszę to sprawdzić, czy tutaj coś jeszcze było. No i dokładnie tak, tutaj w tym artykule na Medium, krok trzeci, jest podane, że trzeba założyć nowy Terra Wallet bez żadnych wcześniejszych transakcji. I nie da się tutaj podłączyć żadnego starego portfela. Do tego ta Luna, którą będziemy tutaj claimować, ona nie jest automatycznie wydelegowana, tak jak to miało miejsce na tym poprzednim airdropie Genesis. Tutaj musimy ją sami zastejkować, jeśli chcemy w ogóle ją stejkować, albo po prostu ją sprzedać. Widzicie, jeśli wkleicie tutaj wasz stary adres, no to niestety pojawi się notyfikacja, że ten adres nie będzie przyjęty i trzeba założyć totalnie nowy adres. Więc żeby założyć nowy adres, to wchodzimy sobie tutaj i tutaj mamy taki przycisk Add a Wallet. I wtedy dajemy sobie New Wallet. Dobra, no i teraz jak już mamy założony ten nowy portfel, zapisanego mamy Seeda schowanego głęboko, to wklejamy tutaj nasz adres. Podpisujemy transakcję. Jeśli podaliśmy ten adres, to teraz musimy podpisać tą transakcję tym naszym starym portfelem, który się kwalifikował. Więc podpisujemy i zaraz zobaczymy, czy to przejdzie tak, jak powinno. W artykule jest napisane, że oczywiście zabiorą nam trochę tej Luny, żeby zapłacić fee za pobranie jej. Teraz niech to tutaj tylko się załaduje i zobaczymy, czy już to wleciało. Jeśli byście mieli problemy z claimowaniem tego airdropa, to sprawdźcie, czy na pewno jesteście na mainnecie. Ta stara Luna to jest Classic, a ta nowa Luna to jest Mainnet, czyli ta sieć Phoenix. Dlatego tutaj jest Phoenix Airdrop. No i gdybyście mieli jakieś problemy, no to chyba najlepiej będzie na Discord uderzyć. Tutaj na dole jest właśnie link do Discorda. Trochę długo się to ładowało wszystko, odświeżyłem stronę. No i teraz mam tutaj pokazane, że airdrop po prostu został odebrany. Mimo tego, że na portfelu jeszcze go nie widać, to tutaj wszystko jest ok. Pamiętajcie, żeby odbierać sobie nagrody ze stakingu, bo ta cała Luna, którą macie w tym vestingu, no to ona jest oddelegowana, więc ona tam sobie pracuje. Więc warto raz na jakiś czas się zalogować i tutaj sobie odebrać te nagrody, tej nowej Luny oczywiście. Withdraw rewards, submit. Dlatego dobrze jest też zostawić sobie trochę tej Luny na pokrycie transakcji oczywiście. Dobra, idzie, odebrane, success. No i tutaj w tym artykule na końcu jest podane, że jeśli chcecie zmaksymalizować
te nagrody z Luny, to można ją albo wrzucić w staking, albo tutaj dać płynność na Astroport, albo flipować NFT-ki. Tutaj jest strona, gdzie możemy sprawdzić, jakie projekty budują się na tej nowej Terra, no ale wiadomo, no, jednak smród się będzie ciągnął. Dla chętnych możecie sobie tutaj przejrzeć te projekty. Tutaj są nawet IDO jakieś. Ale jeśli po prostu chcecie ją sobie sprzedać, no to CoinHaul tutaj pokazuje mi, że na Astroporcie możecie sobie wymienić tą nową Lunę na USDC z Axelara. I wykres wygląda tak w tym momencie. Także to by było na tyle ode mnie. Zostaw jakąś łapkę w górę, pochwal się, ile Luny odebrałeś. Siemanko, pozdrówki, yo! We'll be right back.